Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Dziki Gon, dodatek serca z kamienia, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Przed nami misja Sezamie, otwórz się, udaj się do domu aukcyjnego Borsodi w Oxenfurcie i zapytaj o właściciela. Musimy przenieść, przypominam, dom Borsodik. Dostaliśmy tutaj od samego pan Lusterko podpowiedź, że powinniśmy wziąć sporą ilość gotówki do tego domu aukcyjnego. Także pozbierałem wszystkie miedziaki, jakie miałem pochowane po kieszeniach. No i myślę, że się tam udamy. Przed nami bardzo ciekawa misja, śmieszna, interesująca i będziemy mogli zdobyć kilka fantów, także myślę, że zabawa będzie całkiem przednia. To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76 łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner, to tajemnica wojskowa. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. No to wpuszczaj. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jakoś się dogadamy. Lepiej, żebyś zrobił dla mnie wyjątek. Lepiej, żebyś dla mnie zrobił wyjątek. Nie boję się twoich gruźb. Przysiągłem służyć Redanii aż do śmierci i słowa dotrzymam. Ze śpiewem na ustach. Otrząśnij się, nie ma już Redanii. Uważaj. On tak na poważnie. Mater Redania, prole fecunda nobili. Kogo moje oczy widzą? Geralt, wiedźmin z Rivi. Vime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, a ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Przed wiem u niego wymienięta swoją drogę 3000, żeby mieć tutaj. Ale rozkazy... Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w dziób. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Mam nadzieję, że te wszystkie 8 tysięcy, które posiadam, to mi wystarczy. Więcej chyba naprawdę się nie dało wyciągnąć z takiego punktu mojego. Doceniam. Sprzedałem wszystko prawie. Czego się nie robi dla stałych klientów? O, to prawda. Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotika.
Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huya, Van Dejka. No proszę. Nie wiedziałem, że jesteś koneserem. No. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. No niestety nie mnie rozumiem. Tutaj wpuściłeś, więc jest tutaj inny kurwa szczupak w tym stawie. Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Który tutaj złapie te obrazy. Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. A co to za jednorożec? Białe złoto. Geralt rzuci jakiś komentarz? Pewnie z kolekcji jakiejś czarodziejki. Nigdy ich nie zrozumiałem. Właśnie na to czekałem. Haklandzkiego jedwabiu tak? To? Piękne, ale pękłyby przy pierwszym uderzeniu. Mieczyki? 2000 koron? Co za mieczyki? Ser. Z kolekcji czarodzieja Eramasa. Swoją drogą, on chyba został zabity, nie? Codex Redanensis. Jedyny zachowany egzemplarz. Ten gości od serów zabili go za czarnoksięstwo. Zerrikańskie włócznie. Doskonale sprawdzają się jako dekoracja salonu. Dobrze wiedzieć. Gigant. Albo może Jotun. Jajo Baberze. Białe złoto i... A co to jest? A, czaszka. Czara ognia. Ciekawe, co to takiego? Co? Jaka czara ognia? Myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wime. Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Czara ognia. Ciekawe, co to takiego? A to nie jest czasem z Harry'ego Pottera, uniwersum? To taki może easter egg jest. Ty, ale pierwszy raz widzę czarę ognia. To się wrzucało tego jakieś nazwiska, coś takiego było, nie? Ja tak chyba kurwa nie powinienem, mi się wydaje. I co tu nagle robi Vivaldi? Dobra, ja wracam. Dwa Vivaldi są. Jak będę duży, zostanę żyć. Ty, a jakbym... Gra wybuchła chyba. Czym mogę służyć? Do następnego. Poczekaj, co tu się wydarzyło? Co jest grane? Ty, Vivaldiemu tak dobrze chyba interesy robią, bo on nie sam je prowadzi, ty. Trzech chłopa widzę tutaj jest. Jeszcze z magikiem. To pewnie list zatroskanego, czy tam kazanie. Dobra, możemy się tam przenieść, ale obawiam się, że... Czy kurwa ja tam będę szedł 20 minut, ty. Bo tutaj nie ma znacznika szybkiej podróży. Czyli tak zwanego drogowskazu. Czyli będę musiał iść tam z buta. Dobra, ale może łatwiej by było w sumie wczytać. Zaraz się widzimy w każdym razie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić. A tu jeszcze coś jest. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, która pewnie skończy jako dekoracja ogrodowa. Co miałem powiedzieć? A, że swoją drogą dzisiaj rozwaliłem tego. Rozwaliłem wejście do USB. Jedyne jakie chyba mamy, to jest nie wiem, 3.0 czy tam jakie to jest, nie wiem, ale to jest chyba 2.0. Do kamerki, bo tylko na USB 2.0 działa ta kamerka. Przez to, że skoczyłem po prostu, położyłem kamerkę na łóżku i skoczyłem jak streamowałem na kamerkę i kabel był za krótki, cały komputer przewaliło w pół. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Jeszcze coś zbiłem. Przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietu. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle. Zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Dorobił się na grzew gwinta. O, witam. I widzę Jaromira, marszanda.
snop, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. No myślę, że jak najbardziej, szczególnie pierwsze, to bym zagadał do tego gościa od Gwinta. Myślę, że... myślałem, że ma kartę za sobą. No to jednak jakieś dania do podniesienia. A mogę się tak tu poczęstować? Zostałem wpuszczony cebulą. Dzięki. No z tym akurat będziemy mieli co do porozmawiania. I to całkiem Hilbert, sporo. Kopelat! Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivi. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham? Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Z wolę Królestwa Północy. Nilfgaard to dobra talia, ale wolę Królestwa Północy. Ach, rozumiem. Patriota. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. Lepszego nie znajdziesz. No, do aukcji jeszcze chwila, więc ten tego, może partyjkę? Nie wiem, kto... Już rozumiem, dlaczego kazali mi dużo złota przynieść. Wygram 250 golda grając z jakimś bobkiem. W sumie, czemu nie? W partyjki Gwinta? Świetnie, to rozkładam karty. Mam nadzieję, że to będzie takie farmienie. Geralt, pozwolisz na chwilę na bok? Że będę mógł ciągle z nim grać, albo kilka razy. Bym sobie jeszcze zarobił trochę. Widzisz, jako że zaaranżowałem wasze spotkanie, sugeruję, żebyś w wypadku wygranej odstąpił mi 10%. Wiesz, za pośrednictwo. To już rozumiem, czemu chciałeś nas sobie przedstawić. Jednego się nauczyłem w tym fachu druhu. Pieniądz nie śmierdzi. No, to jak będzie? No, wydaje się to w teorii uczciwą ofertą generalnie. Ale skąpy jak skurwibąg. Pomogłeś mi z żołnierzami przy wejściu. To prawda. Więc niech będzie. Jak wygram, 10% dla ciebie. Może 15? Nie przeginaj. No. 10 kit. Dobra, grajmy. Uczciwa oferta. Nas te 25 golda nie zaboli, a za to honoru nie stracimy. Mam może jakiegoś szpiega, którego warto by było dodać, niekoniecznie, ale dodałem kilka tutaj kart, które właśnie były na samym dole, więc nie zwróciłem na nie uwagi, jak na przykład tancerki z Passiflory, jest to kolejny szpieg, którego tutaj wcześniej nie miałem i szczerze mówiąc wywaliłbym te balisty, bo one, już nie pamiętam kiedy szczerze mówiąc zagrałem te balisty. Wydaje mi się, że można je wywalić, a co za tym idzie, też wywalimy grzybki. No i rozpocznij grę i myślę, że bez żadnych szans jest przeciwnik. Wes wywalamy, bo ona jest tak, no taka sobie jest. Kaleba myślę, możemy zostawić, Yennefer zostawimy, Triss zostawimy. Tego zioma też bym zostawił, Trebusza możemy wywalić. No i powiem wam szczerze, że dobrało nam takie karty, kurwa średnie bym powiedział. Zacznijmy z grubej rury. On się powinien poddać. Ale widzę... Widzę, że ma całkiem niezłe karty. W sumie pierwszy raz widzę taką kartę. Dziesiątka. No może być to faktyczny ekspert, tak zwany. No ale ja bym się poddał, bo w sumie... W sumie co mam grać? Będę kartę do przodu. Nawet dwie. Myślę, że gitowa. A co robi w ogóle jego tutaj, jego dowódca? Znajdź w swojej talii deszcz i zagraj go natychmiastowo. No ale mamy, nasz dowódca tutaj od razu może rzucić kartę czystego nieba, czysta pogoda, więc... jego generalnie dowódca jest uselessem, mówiąc w skrócie. Dobra, poddasz się teraz. No grasz dalej, no to mi się niestety nie podoba, bo ja się będę musiał wywalić z dobrych kart. Ale trudno. Plus mamy też manekiny, żeby później podmienić te karty. No idzie, widzę, bardzo uparcie. Dorzucanie tych kart.
No dobra, no. Ja mam takie perełeczki w tych kartach. Wydaje mi się, że to mogę rzucić w sumę. Jeszcze najsilniejszą jednostkę, to sobie spalę kartę. Tam mogę rzucić. To nic nie zrobię, a zawsze ta siódemka. Szczerze mówiąc, no nie ma szans, że ma 20 ileś punktów, więc poddaję się, ryzykuję. Niezły gracz, jak i Vinta XD. Nieźle grasz. Pograsz ze mną, ma 250 golda. Winna najcięższy Omega Lul. Nie wierzę. To niemożliwe. Musiałeś oszukiwać. Rzuciłeś na mnie urok. Oj, uważaj, co mówisz, Hilbert. Bo jeszcze Geralt będzie się domagać satysfakcji. Ty mu ją zapewnij, kurduplu cholerny. Sknero, ty brodata! Chyba następna pożyczka będzie na wyższy procent. 250 golda, karta, ale przede wszystkim przyjemność grania w Gwinta. To jest najważniejsze. Przepraszam, czy ja szanownego pana skądś nie znam? Nie przypomin... A faktycznie, parę lat temu licytowałem się tu z panem o ozdobną szablę. Tak jest. To była aukcja dóbr tej rodziny na E. Erec, Ebec... Mniejsza z tym. Niech pan lepiej powie, czy ta szabla panu służy. A to wy do mnie mówicie? Spotkałem kiedyś pana kolegę po fachu. Nazywał się Berembir, zdaje się. Zaraz, zaraz. Pan jesteś Geralt. Geralt z Rifi. Spotkałem kiedyś pana kolegę. Dobra, nic więcej tutaj ciekawego nie miałem do powiedzenia. Z nią możemy porozmawiać, bo ona faktycznie w sumie ma nam tutaj kilka rzeczy do powiedzenia ciekawych. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta. Nie tak ciekawych co Gwinco, prawda? Ale... Wiedźmina ze szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie. Rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką Wiedyminaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. O! Można zapytać, skąd u hrabiny... Gdzie mogli tutaj z nią pohandlować? Mamy miłe skojarzenia. Z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza Wiedyminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasyk. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości... Klasyk. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes. A ja potrącę sobie skromne 5% opłaty manipulacyjnej. Czemu nie? No czemu nie? Tylko ten Vivaldi mnie. W manipulowaniu nie masz sobie rolę, Wimę. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandlujmy. Pokaż, co tam masz ciekawego. Co? Schemat zbroja wiedźmińskiego cechu żmii? Przysięgam, że pierwszy raz widzę taki pancerz w tej grze komputerowej. Co to kurwa w ogóle jest? Przecież nigdy czegoś takiego nie widziałem, ani tego nie używałem. Dziwne. Serio, pancerz cechu żmii. Kolejny do zrobienia. To nie jest dobra informacja, zdecydowanie nie. Bo to oznacza, że będę potrzebował więcej pieniążków, żeby robić te wszystkie pancerze, a mnie przecież kurwa nie stać na chleb. Jocie kierynco. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Cech żmii. Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. Zmieniając temat. Mości Geralcie,
Zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? Oczywiście. Żaden problem. Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Do zobaczenia za chwilę, Wimy. Tak, przede wszystkim to ja bym chciał zobaczyć te schematy, które my dostaliśmy. Przecież pierwszy raz w życiu widziałem takie schematy. Mogę sobie tutaj kliknąć alchemia, to tutaj będzie, nie, mapa, zadania, postać, gdzieś tutaj powinny być schematy, prawda? Rzemiosło. Pokaż to, co my dostaliśmy w ogóle. Co to jest za zbroja, ty? To była na 40 poziom, ty. O kurwa. Ty, to jest ten pancerz, co mieliśmy na samym początku. Swoją drogą. Zbroja wiedźmińskiego cechu drzmi. Tak, to jest dokładnie ten sam pancerz, co mieliśmy na początku. Jest on na 40 poziom i daje no całkiem niezłe bonusy. W końcu to wiedźmiński rysztunek i w sumie nie kosztuje nas tak dużo do zrobienia. Także myślę, że będziemy w takim pancerzyku sobie tutaj śmigać. Chciałbym tylko jeszcze zobaczyć na chwilę rękawice, czy są one na 40 poziom. Są. I też wyprawiona skóra drakoida jest tylko potrzebna. Taką wyprawioną skórę wydaje mi się jestem w stanie zrobić. No to myślę, że mamy w końcu wiedźmiński pancerz na 40 poziom, bo jeżeli chodzi o tamte wiedźmińskie pancerze, to nie jestem w stanie ich niestety wykonać, ponieważ nie mam tego. I nic więcej. Nie mam tutaj dwimerytu. I nie mam zielonego pojęcia też, gdzie go zdobyć, plus generalnie tutaj nie mam pieniędzy. Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Nie ma. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Geralt bez brody wygląda... Proszę wybaczyć. Ja... Dziwne. Bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemira? Trochę od pana niższy. Nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Mam złe wieści, a ciekawe co jakbym rozpoczął tutaj rozgrywkę przed dodatkiem. Ciekawe czy to była opcja jej opowiedzieć. W sensie rozpoczął dodatek przed rozgrywką i końcem głównego wątku, to mi chodzi. W sensie jeszcze kiedy Wesemir żył. Wolno spytać. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale chyba jestem to panu winna. Zimą 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał wiedźmin Wesemir ze szkoły Wilka. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenia, od razu coś zaiskrzyło. Więc wysłałam mu liścik przez guwernantkę. Potem przychodził po kryjomu, noc w noc. Aż któregoś razu ojciec coś usłyszał. Wesemir musiał uciekać. Nie zdążył nawet zabrać zbroi. A, więc to był początek słynnej kolekcji. Tak, ale i koniec naszej miłości. Ojciec wystawił za nim list gończy. Mnie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł młodo. Zostawiając nie lada fortunę. I tak żyję wspomnieniami. No to mam złe wieści, niestety. Obawiam się, że mam złe wieści. Och. Skoczy z balkonu? Proszę powiedzieć, umarł chociaż jak wiedźmin? Oj, jak bohater. Nie. Jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. Ja też bym wrócił na akcję. Trzeba na akcję i aukcję. Trzeba trochę akcji w tym odcinku. No kurde, chyba, no, powiem wam, chyba ten skok nie oddał w kamerkę, nie? Bo powiem wam, po tym jak skoczyłem, to się zaczęło zacinać.
Nie mam zielonego pojęcia, po co ja robię takie rzeczy na tych streamach, albo pierwsze co robiłem zawsze, jak ktoś napisał coś na czacie, jakaś nowa osoba, to z buta mu waliłem i mówiłem, że kop dla świeżaka. Żeby się nie czuł za łatwo, że to jest chłopie, szkoła przetrwania. Jaromir? Później rozwaliłem całą kamerkę. Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? O. Geralt z Rivi. Wiedźmy. Rzeźnik Blaviken. Że może byś nam opowiedział coś o obrazach. Chyba zajebiste ksywa. Będą dziś licytować. Rzeźnik z Blaviken. Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić? Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszy nimi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Jestem koneserem. Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Van der Huya, ale nie odróżni ich od landschaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Van der Huya, mistrza z Mariboru? Wiadomo, że Van Huy narysował wskaż scenę batalistyczną, martwą naturę, portret kupca. Farby olejkowe. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. O kurde. Zgadłem. Wybacz tę impertynencję. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Rogha. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No, ale tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że kupimy ten obraz za 300 i za te 300 mi się nie będzie opłacało tam biegać. A nic takiego. Naprawdę? Szkoda. No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Więc myślę, że nawet jeżeli kupimy ten obraz, to sobie go powieszę, kurwa. Na dupie. W sumie nie mamy domu. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę widział. No to pakuj się, Vivaldi. No czekam ja na ciebie przecież. Chyba, że tutaj będzie ta aukcja. A, tutaj. Po prostu musieli krzesła przynieść. Dobra. To teraz będzie festyn kupowania. Słuchaj, rzeczy. Zapomniałem spytać. Jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i ja sobie przedstawię. Nie wiem w sumie ile mam pieniędzy. Oby. A póki co, jak tam twój budżet, będziesz licytować? Pewnie, że będę. Jak już mnie tu przemyciłeś, to grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. A, wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Wszystko kupię, no. Największy badziew by mi sprzedali tutaj w tej grze za 2 koła. W naszych progach. I tak bym wziął, jak to będzie kamień. Rozpoczynam aukcję. I tak go kupię. Szanowni Państwo, póki siano, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb. Czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna.
50 koron. A, 50. Myślałem, że 500. Daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Genward. Jegomość o białych włosach daje 200. Czy słyszę 250? 200 po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz Jest! Hrabina Mignol daje 250. Kto da 300? Genward. Jest! Mamy 300 po raz pierwszy. Po raz drugi. 300. Czy ktoś daje 350? Jedno zlecenie na wiwernę to jest. 300 po raz trzeci. Pozycja numer 1, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana jegomościowi o białych włosach. A teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Rogha. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20 po raz pierwszy. Po raz drugi. Tu dużo było, dużo opcji musieli zrobić. Może wybrać, nie wybrać, podbić, nie podbić. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Wędruje do jegomościa o kocich oczach. Cały dom aukcyjny kupię. Ty, no tak, ja mu trzykrotne przebicie tam sprzedam, to zarobię na tym. Do pozycji numer 3. 40 golda. Prawdziwy rarytas. Istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego płatnego zabójcy magistra. My mamy chyba kartę z nim. Cena wywoławcza 200 koron. Kto się skusi? Mistrz gwinta Hilbert daje 250. Jaki kurwa mistrz gwinta ty? O, proszę bardzo. Jest jeden mistrz gwinta tutaj. Belen. 300. To jest Gerward. Po raz pierwszy, po raz drugi. I 350. Niesamowite! Proszę państwa, dżentelmen o białych włosach daje 350. Czy ktoś przebije tak hojną ofertę? 350 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane! Bezcenne okulary wędrują do dżentelmena o białych włosach. Niechże panu służą. Cóż za ekscytująca aukcja. Fajne te. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. O, już koniec? Ale mam nadzieję, że jeszcze tutaj będę mógł nakupować różnych rzeczy. Że mnie nie wyproszą stąd. Ani że sam też się nie wyproszę. Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Chyba, że mógł brak manier? No właśnie, niedopatrzenie. Ale zyskałeś na mojej obecności. Ale zyskałeś na mojej obecności. Zostawiłem tu ładnych parę koron. W przeciwieństwie do Vivaldiego, dla mnie liczy się coś więcej niż tylko zarobek. Mój dom aukcyjny jest przede wszystkim miejscem spotkań elity. Nie muszę ci chyba mówić, że mutant włóczęga niezbyt do niego pasuje. No i teraz tam mnie wkurwiłeś. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie dom aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Nie masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Geralt. Dom aukcyjny założyło dwóch braci. Ojciec Horsta i wuj. W tym pokoleniu... Jestem ja i tylko ja, więc przejdź do rzeczy teraz. Racja, starczy się uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz?
Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Dolgierda. Od Olgierda, herbu Everec. Mówi ci to coś? Mówi. Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. No to mnie teraz wkurwiasz. Gerwarda, tak? Dobrego Wiedźmina? Obrońcę uciśnionych? Handlarza? Filantropa? Filozofa? O kurwa. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. No. No chodźcie, chłopcy. Więc nie rozruszam kości. Ja was nie chcę to być pewny siebie. Ale mam chyba te. A nie mogę użyć eliksirków. O kurwa, no to na bank dostanę na dziurę. Co ciekawe, teraz OBS po aktualizacji wprowadził takie coś, że nawet jak mi wywali kamerkę i ją odłączę i włączę, to nie muszę od nowa ustawiać jakby jasności, to że zaoszczędzone 10 sekund dzięki OBS. Dobra, no. Powiem wam szczerze, że będzie raczej ciężko. Ekwipunku zgaduję, że nie mogę odpalić TGS. A ciekawe w ogóle z tamtym błędem wcześniej. Tamten błąd wcześniej, bo to jest dość obvious błąd i ciekawe, że mimo tylu lat i tylu aktualizacji nadal taki błąd występuje w gierce. Co z tym Vivaldi i co sobie wyszedłem oczywiście przez tego, nie? Mi chodzi. Przez drzwi. Generalnie to wydaje mi się, że dobrze by było kontry walić. Pyk, pyk. Kontry będzie lepiej, tylko to jest tak głupio kamera ustawiona, że... Ciężko z tymi kontrami. Bo nie widzę za bardzo, kto mnie bije. Chyba jest git. A przecież ja mam tego, nie? Chyba. Ty. A czemu nie mogę znaków użyć? Nie no, jak oni chcą mnie pobić, ja nie mogę mu znaku walnąć? Sportowy Ardik chociaż, czy coś? Ale może być i tak. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza, ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chadę zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. No chyba nie mamy wyjścia. Kiedyś mówiłem, że będziemy robić... A, bo nie chcę spoilerować teraz. Kiedyś już mówiłem o tej misji generalnie. Ciekaw jestem, czy nadal tu leżą. O, się pozbierali chyba. No nic, chyba nie mamy też opcji, żeby wybrać coś innego. Ten wpis do postaci, nieznajomy. Otrzymano doświadczenie, spoko. No generalnie nie wydaliśmy dużo pieniędzy. W sensie ja naprawdę zebrałem 9 tysięcy, bo ja myślałem, że te 9 tysięcy będzie mi potrzebne. A tu jednak niekoniecznie. Mamy za to zajebiste okularki, które możemy nosić. No i od teraz to jest look Geralda nowy, wiadomo.
No co wydałem na to potężne 300 koron, ale szczerze mówiąc myślałem, że kilka koła tam zostały. No i jeszcze jakąś figurkę chyba też wygraliśmy, czy kupiliśmy figurkę, tylko nie wiem gdzie ją znajdę teraz tą figureczkę. Tutaj przedmioty fabularne mi się wydaje, że gdzieś tutaj powinna być ta figurka. Na pewno tutaj mamy obraz. Mogę sobie go zobaczyć? Mogę. Ale figurki nie widzę. Generalnie można ją też rozwalić podobno, nie? Tak sobie ja bym to z chęcią zrobił, tylko... Tylko nie widzę jej tutaj. Stary Winus tu są. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Kawałek srebrnego cylindra. Kurde, farby jakieś. No ale tego co kupiliśmy aktualnie nie widzę. Dobra, nie będę teraz szukał, może gdzieś tam jak będzie przerwa to sobie poszukam. Kolekcjoner, śledź zadanie, nowe zadanie. Sezamie, otwórz się, ale to jest jakiś kolekcjoner. Sprzedaj obraz Van Gogha, Nowigradzkiem księgarzowi. Kurwa, kto to pisał, ty? Ktoś to pisał tak jak ja czytam, czyli ułomnie. To powinniśmy się zrozumieć w pewien dziwny sposób. To znaczy wydaje mi się, że tam było tak napisane, jak było napisane, ale ja to przeczytałem w sumie dobrze przez to, że było źle napisane, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Dopiero potem się zorientowałem, że coś jest nie tak. Czyli chyba w pewien sposób się dogadaliśmy. Chodźmy na ten rynek, no i skoro mamy tutaj misję poboczną, tak normalnie to bym się tutaj... Nie chciało zadupcać, ale jak jest to jakaś misja poboczna, to czemu by jej nie wykonać? No i tak myślałem, że to właśnie tutaj jest. Tam gdzie książki się sprzedawało i kupowało. Także nawet dotarłbym tutaj bez znacznika. Wróciłeś! Ale widzę, że oksy mamy podobne. Mam obraz do sprzedania. Winszuję, ale czemu przychodzicie z tym do mnie? Bo to obraz Van Rogha, a wy podobno... Van Rogha? To kupuję! Zaraz, zaraz, gdzie moje pieniądze? Niedużo tego. To dołożę jeszcze taki fant. Inny Wiedźmin kiedyś dał w zastaw i nie odebrał. Getan chyba się nazywał. Co dał? O, ciekawe. Dziękuję. Co dał? Co dał Wiedźmin? Miesz? O kurwa. 500 nowigradzkich koron. Trofeum z Szaleja. Zadanie wykonane, ciekawe. A w ogóle to trofeum, które my wygraliśmy, to jest nie do przebicia. 15% dodatkowe złoto, także teraz mam nadzieję, że będziemy się wzbogacać. No a tutaj mi dodaje no, 5%, ale za to jest to jakieś unikalne trofeum na pewno. Tylko z tej tutaj misji jesteśmy je w stanie zdobyć. No i udajmy się do tego zielarza, do tej chaty zielarza i poprośmy o ten specyfik. Jakiś tam wywar z czegoś, jakieś krwa coś tam. O kurwa! Panowie, ale my mamy takie sam tego, no. Takie same zbroje, to się powinniśmy chyba dogadać. To miecz mam lepszy, większy. Grubszy. Dobra. Na nich to będzie ciężko, będzie trzeba użyć... może ulepszony wiatr północny i tak zamrozić. Wydaje mi się, że chyba zadziała. W sumie zajebista ta petarda. De facto. Ty no. Ty, jak mnie kilka osób atakuje, rzucasz taką petardę i młynek walisz. Pa. I wtedy młynek w przeciwnika. Cyk, 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 cyk. Wydaje mi się to całkiem niegłupim pomysłem. O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. Małe kotki w piwnicy? Poka! Kliknijmy F5 i skoczmy, mam nadzieję, że się nie zabije. O kurwa ty, w sumie to był daleki skok. To jeszcze, że cudem uniknąłem tej śmierci.
Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. Mhm. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? No tak trochę... śmierdzi mi tu coś. Wpierw powiedz, wiesz czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się, każdy weźmie co mu potrzebne, a potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to, jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Nie. Nie. Nie jestem złodziejem. Napisy końcowe. Nie złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne, w oknach dwie merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość, więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Trochę dieta. Ale na wysokości 60 stóp. Planowanie tej napadu. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Czarno to widzę. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć, a... A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Powiedz mi o włamywaczach. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Ochsenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie. A włamania?
Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego w kurka z dachu nowigradzkiego latusza. Więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Oxenfurcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj. Mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. Co będziemy mogli sobie wybrać? Chyba tak. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Basi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. O kurde. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto, najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Scidaris, Condottier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezły bydle. Hans, kojarzę, czy no. W sumie to obaj. Ta, no. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić. Pamiętam dokładne słowa, jakie tam mówiłem. Jak zabijałem tego arcygryfa. O co chodzi z tym? Tak mi się wydaje. Teraz tam mówiłem koło ci, że nie będę do lasu niewinnych ludzi. Takiego z dębami. Nie życzę nikomu śmierci, tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku, nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. Zabrzmiało gejowo, ale wchodzę w to. No to mam w sumie mega dużo misji, ty, do wykonania. To będzie, będę miał to podzielone jakby na osobne misje i będę mógł sobie tutaj... będę mógł sobie tutaj wybrać, co robimy na samym początku, okej. Przede wszystkim na początku to ja bym poszedł do kryjówki. No tak, tutaj tak jak mamy chyba po kolei zaznaczone, że tutaj obóz najemników i porozmawiamy z Kyunto, albo mamy później namówić Kasmira. A tutaj do kryjówki Hugo albo do Evelyn. No to najpierw może udajmy się jeszcze w tym odcinku do Hugo. Nie pamiętam już, kim był ten Hugo. Wydaje mi się, że Niziołkiem chyba. Zobaczmy, sprawdźmy, czy żyje. Sprawdźmy, czy możemy z nim porozmawiać. A może będzie jakaś ciekawa interakcja, znając tą... znając Wiedźmina 3, no to ciekawa interakcja w istocie przed nami została już przygotowana. Dobra, płotkę. W sumie jak tak zatrzymuję, kiedy się ładuje ekran ładowania, to mógłbym podjechać bez tego. Bez nagrywania, ale z drugiej strony to trochę chyba się klimat wtedy tak jakby psuje. Mam wrażenie, że kiedy faktycznie ten odcinek cały czas sobie tutaj trwa. Jedziemy! To jest taka płynność tego odcinka, kiedy go montuję, to nie zawsze jest to dobre, mimo tego, że tutaj oczywiście
mniej czasu. Widz marnuje po prostu na oglądanie jakichś głupich rzeczy, typu właśnie jazdy konnej. To mam wrażenie, że odcinki są wtedy takie mało spójne. Czyli jeżeli chodzi już o taką dłuższą serię, jaką jest Wiedźmin, to warto jest nawet takie małe pierdoły nagrywać. Dużo lepiej się to wtedy ogląda. No raczej jest tam kto? Raczej wątpię, że nam tak odbył to otworzy. Tu wszyscy przestępcy. Oj. Krew? To dobrze nie wróży. Ja tego akurat nie pamiętam. Zbadaj. Nie zgaś światło, tylko zbadaj krew. Krew. Ktoś uderzył głową o belkę. Rozciął sobie czoło. Może najebany. Ślady bosych stóp. Świeże. Wydaje mi się, że jak na niziołka, to całkiem wysoko by musiał uderzyć tą głową. Może tę głowę wziął jakiegoś zioma i... Tacy jak ty, to tylko i uderzył. Co ty mówisz? Dobra. Zgaduję, że skoro mamy najpierw udać się do... Najpierw mieliśmy poszukać tego niziołka. To wydaje mi się, że Evelyn to będzie ta postać, z którą ostatecznie udamy się tutaj na napad. To się, że ten niziołek dobrze nie skończył. O kurwa, ja też zaraz dobrze nie skończę, jak to będę ciechał tych zbirów. Dobrze, mamy tą adrenalinę. Swoją drogą mam tyle punktów do wydania ciekawych. Tyle inwestycji mogę podjąć. Albo możemy iść w eliksiry teraz, albo jeszcze bardziej iść w bitkę. Nie wiem, no mam tyle punktów do wydania, że nie wiem nawet co powinienem iść. Ja myślę, że fajnie było ich nie ulepszyć. Ile mam punktów? 9 do wydania, no i nic nie mam tutaj ulepszone, no bo wszystkie chyba na takie najfajniejsze rzeczy, no to mam teraz pozakładane. Nie widzę tu nic na tyle ciekawego, żeby tutaj zmieniać całą koncepcję mojej postaci. Wygląda na to, że Hugo wpadł w trapaty. Muszę go znaleźć. I to szybko. Wymięty list plus ucho. Chymkę, skrzyknij chłopaków, jest robota. Trzeba zaprosić Hugo na spacer pod dnie Pontaru. Na dowódź przynieś jego ucho. Okej. Okay. Czyli tak jak mówiłem, raczej nie znajdziemy go żywego, skoro gra każe nam najpierw iść do tej postaci, a potem do następnej postaci. O! Może jeszcze oddycha, usta. Chyba niekoniecznie. Wróć na brzeg? Mogę razem z Hugo? Chodź wariacie. Chyba nie da rady. Hugo śpi z rybami. Nie ma rady. Trzeba zwerbować Evelyn. No, też udajmy się do Evelyn, no. A potem sobie tego drugiego ziomka bombardiera ogarniemy w następnym odcinku. Żeby ten odcinek też nie był jakoś nudny, ani za krótki. 56 minut, a ja tak. Czy 58 już nawet, a ja tak. Żeby odcinek nie był za krótki. No ale jednak wydaje mi się, że dużo lepiej będzie się oglądać odcinki z Wiedźmaka, kiedy te odcinki będą trwały godzinę. Z drugiej strony, jak ktoś, szczerze mówiąc, zobaczy tą serię, na pewno zobaczył tą serię i mówi: o, Wiedźmak, ale fajny. Spoko nawet odcinki, a potem zobaczył, że to jest 90 odcinek, to mówi wszystkie po godzinę, to pewnie mu się odechciało. Ale jeżeli tak na co dzień ktoś ogląda, to myślę, że całkiem przyjemnie się to będzie konsumowało. Przede wszystkim Wiedźmina, aczkolwiek nie będę tutaj ukrywał, mój komentarz jest całkiem błyskotliwy i zacny. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio trochę przycichłem i mało gadam. No ale tak jak mówię, miałem tą przerwę kilkudniową, także potrzebowałem kilku tych odcinków poprzednich, żeby się tutaj rozgrzać. I myślę, że teraz już wszystko wróci do normy. Ja tak mam, że jak nagrywam dzień w dzień, to mam mega słowotok. Natomiast jak już przestanę tylko na 2 dni nagrywać, to już jest kurwa do kitu, nie?
To sobie zapiszę, bo to jest w sumie bardzo ważny zapis. Wydaje mi się, że tutaj jest ukryta misja w Wiedźminie 3 swoją drogą. No to... Dobra, porozmawiajmy z tą Ewelin. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivi. Wiedźmin. A ty jesteś Ewelin Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. Kiedyś swoją drogą mówiłem, że w serii głównej, że będzie tutaj misja w pomaganiu cyrkowcom i w strzelaniu z kuszy, ale nie wiedziałem, że to będzie w dodatku. I generalnie mówiłem też, że będzie napad robiony na dom aukcyjny, czy tam na więzienie, czy coś. I też się okazało, że to nie ma tego napadu i się trochę zasmuciłem, a to się okazało, że to się w dodatku robi. Kompletnie o tym nie pamiętałem, że to jest. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, z dodatku. Ile tylko zdołasz unieść? Ewelin, błagam cię, nawet go nie znasz. Jak to? Przedstawił się, nie słyszałeś? Geralt z Rivi. Nie udawaj, że nie rozumiesz. Nie wiesz, czy można mu ufać. Nikomu nie można ufać. Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Niech zgadnę. Jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Ewelin, nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ja też nie, wyjdzie w praniu. No, Wiedźminie, jak będzie? Chyba nie mamy. Może zapłacę za zwrot biletów? Co ty? No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Chodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. I trafiać. Daj mi chwilę, poczekaj. Chwila. Muszę kliknąć F5. F5 i zapisać tą gierkę. Chciałbym mu strzelić w kolano i zobaczyć, co się stanie z ciekawości. No i? Już? Da, pewnie, że da. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. Zresztą często mówiłem, to moje powiedzenie było w dzieciństwie. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. Raz kozie śmierć. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivi. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. Brawo, brawo, kurwa. No właśnie, ty. Ale szpetny. Kiedy ja... Geralt, łap za kuszę i do dzieła. Zadowolony tam siedzi. Gidos. Na co czekasz? Strzel se zamaszcz jak. Musiał. Aha! Trafił mnie! Trafił mnie, skurwysyn! Ujo, ale fajnie! Panie i panowie, tym niezwykłym numerem kończymy nasz dzisiejszy występ. Do widzenia! No musiałem. Żyjesz? Żyję!
Zejdź mi z oczu, idioto! Przepraszam. Mówiłem, że strzelam nieźle, ale nie bezbłędnie. Nie przejmuj się. Van też czasem chybiał. Połatam go. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Mało się tutaj przyjęło. Samica alfa, tak zwana. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, cofnąłbym to i zobaczył, co się stanie, kiedy naprawdę będę spróbował bym trafić, czy będzie jakieś inne zakończenie. Znaczy, no na pewno będzie inne zakończenie, ale pewnie i tak z nami pójdzie. Natomiast no, musiałem to zrobić, no nie mogłem się powstrzymać. Pozbierajmy, co tutaj jest i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Chociaż mega dobrze mi się gra i chętnie bym tutaj sobie kontynuował tą przygodę, no to niestety na dzisiaj musimy się pożegnać, ale niczym się nie martwcie, widzowie. Widzimy się jutro. Chciałbym też zobaczyć jeszcze do tego kupca. Gdzie tu jest jakiś kupiec? Witam. Może zagramy w gwinta? Kurwa, no to jeszcze nie koniec. A nie chcesz mi przypadkiem czegoś sprzedać? Towar nie zając, nie ucieknie. No i to mi się podoba, ten podejście. Karty też nie. Będziemy dzielić włos na czworo, czy grać w gwinta, hm? No pewnie, że w gwinta. To co, partyjka? Tak. Nie musisz mnie namawiać. No, koneser. Pewnie, że grajmy zatem. Skellige. Pierwszy raz widzę chyba kogoś, kto gra Skellige. O kurwa, jakie mam karty w ogóle. Ty, od kiedy one mają na czerwono tutaj te napisy minus 8, minus 10? Ja myślę, że wcześniej tego nie było. Wymieniałem tą kartę przecież, mistrz oblężniczeń. Mistrz oblężeń. Mimo tego nadal mamy tutaj w ekwipunku, no i jeszcze bez możemy też wywalić. No i to są te okulary, które my swoją drogą posiadamy. Tego właśnie zioma, magister. Noszę obawę, iż nasz konwnektykiel zakończy się właściwie w sposób wielce feralny. Nie wiem, czy to jest... Chciałbym to nawet zrzucić na to, że jest późno, ale prawda jest taka, że ja po prostu kurwa nie umiem wczytanie. Podwaja siłę kart szpiegów obu graczy? O, zajebiście. Fajna karta, podoba mi się. Będziesz miał minus 16 w takim wypadku. Ja sobie to podwoisz, wariacie. Elegancka karta, no. A kto to w ogóle jest? Nawet nie wiadomo. No ale wygląda jak jakiś szef. To co, talarek i myślę, że możemy pasować. Czy jeszcze kogoś tutaj zagramy? Jakiś sportowy Gerwart? Może spróbujemy to wygrać w sumie. Mamy jakiś sportowy tutaj Eskielek. Mamy sporą przewagę. No, może sportowy Natalis. Spróbujemy wygrać tą rundę, czemu by nie. On jakoś nas... No ciężko będzie mu generalnie to przebić. Rzućmy jeszcze to, on to pewnie podda, ale jakby ja mam tyle kart, że tak. Wyjebon go. Spali mi te karty. O tym akurat nie pomyślałem. No spoko, teraz rzucę szani, co ty na to. I se ten trebusz cych przywrócę. Skial. A Skial to nie medyk? Wraca jako wskrzeszony Skial. Medyk. Wraca jako wskrzeszony Skial? Czy to jest medyk? A może jeszcze po tym jak się zakończy ta tura, to jeszcze raz przyjdzie ta karta z powrotem. Tylko podwójna karta. Dobra, no możemy chyba spasować to, szczerze mówiąc. Mam taką przewagę, że... Aha, no to już trolling widzę, ostry. O kurde, Heimdall, kiedy nadejdzie czas białego mrozu, Heimdall wezwie nas do walki. Dobra, rzucamy to. Cich, cich, swoją drogą w poprzedniej rundzie powinienem szani. Za manekina wziąć. Dobra, dzięki. Chciałbym z tobą porozmawiać, jak już tutaj mam tą opcję. A nie chcę...
Będzie? Tak, tak, chciałbym najpierw pogadać. Mam wrażenie, że minąłeś się i zakończymy odcinek. O, a skąd taki wniosek? Bo zamiast zachwalać swoje towary, ciągle tylko gadasz o gwincie. Faktycznie. A właśnie, może zagramy? Chciałbym zobaczyć twoje towary. No dobra. A może masz karty do gwinta? Elfi Harcownik, nie mamy takiej jednostki. Radowid Piąty Srogi, też nie mamy takiej jednostki. Fałszywa Cirilla, również takiej jednostki nie mamy, chociaż to nie za bardzo są jednostki, to są jakby dowódcy w sumie. Mogę ci sprzedać te miecze i tak dalej, ale to jest u ciebie nic nie warte, wariacie. Chyba się fest tutaj tych mieczy nie opłaca sprzedawać. No i to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się. Gdybym co? Gdybym chciał zagrać w Winta? Tak, będę wiedział, gdzie szukać. Widzimy się jutro, jak każdego dnia zresztą na tym kanale, z tej gry czy z innej. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.